Plac de Armas w Tampico i jest muzykalny. Patrzę w tej chwili na katedrę, ale miejscowe ptaki śpiewają sobie. A ludzie mają okazję usiąść. Jest też budynek władz miejskich. I jak widać, najbardziej obfotografowywane miejsce. Tampico jako miasto powstało stosunkowo niedawno, bo z początku wieku XIX. Ale w tej chwili ma znacznie ponad 300 tysięcy mieszkańców i jest rejonem przemysłowym. Stąd eksportuje się ropę i większość towarów eksportowych Meksyku. No i koniecznie trzeba powiedzieć, że w odróżnieniu od Stanów Północnych tutaj nie ma pustyń. Za to jest równina przybrzeżna nad Zatoką Meksykańską, czyli Morzem Karaibskim. Są plaże i jest bardzo zielono. Powiedziałbym, że jest nawet zbyt mokro. Zdarzają się laguny i mokradła. W tych głównych ulicach jest ich dość sporo. Budynki z czasów założenia miasta, a w zasadzie z czasów przyznania praw miejskich. A na dole to, dzięki czemu to miasto stało się ważne i bogate. Rzeka Panuco i port. W odległości 2-3 przecznic od Plaza de Armas znajduje się Plac Niepodległości. Nie jest już tak zielony. Na pewno znajduje się w nowszej części miasta i w pobliżu portu.
A ten duży budynek to jest po prostu targowisko.